A kolejną prelegentką dzisiaj będzie wiceprezeska Stowarzyszenia Szukamy Polski. Pracowała w radiu i telewizji, tworzyła portale Wrota Podlasia, Podlaski Senior i Poeci w sieci. I już samo to po wystąpieniu Jana Oniszczuka mówi nam, że to, dlaczego stowarzyszenie uparło się na techniki dziennikarskie, wynika również z ogromnego doświadczenia tychże osób, które prowadzą działania, prowadzą projekty i pracują z osobami dorosłymi i seniorami. Ale wracam do biogramu. Od 2013 roku redaktorka naczelna portalu podlaskisenior.pl, pomysłodawczyni i koordynatorka konkursów literackich dla seniorów Srebro nie złoto, pierwszej edycji konkursu poetyckiego imienia Jana Leonczuka, inicjatorka projektów literackich, na przykład audiobooków poetyckich. Realizowała wiele cyklów filmowych z dziedziny kultury, spotkań czytelniczych, na przykład Czytelnia Słów, Klub Ex Libris czy Slamy poetyckie, które się cieszą w ostatnim czasie olbrzymią popularnością w Białymstoku. A mówię oczywiście o Bożenie Bednarek, która wprowadzi nas w świat poradnika, analizując podstawowe aspekty i wyzwania pracy redakcyjnej w redakcji Podlaskiego Seniora. Zapraszam serdecznie Bożena Bednarek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj na tej pierwszej odsłonie poradnika dla edukatorów. Ten dokument, który Państwo macie w swoich rękach, to nie jest pełna wersja. Pełna wersja jest już dostępna w formacie PDF na podlaskimseniorze.pl. Zapraszamy serdecznie, ponieważ ta wersja jest uzupełniona o przykłady, o konkretne przykłady, które też, jeżeli zechcą Państwo zostać na dzisiejszych warsztatach, też będą przybliżone Państwu. Tworzenie podlaskiej redakcji seniora. Tu troszeczkę wprowadził prezes Jan Oniszczuk w ten temat, ale ja bym chciała przede wszystkim pokazać Państwu tę redakcję. I jeżeli mogę poprosić, to wszystkich członków podlaskiej redakcji seniora poproszę o wstanie w tej chwili. Zobaczcie Państwo. Brawo. To nie jest cały skład, ponieważ w sumie jest nas około 40 osób z całego regionu, ale dzisiaj są wśród nas osoby z Białegostoku, z Suwałk, z Augustowa, z Kolna, z Choroszczy, z Sokółki, więc jest nas dużo i na dodatek nie są to tylko osoby 60+, ponieważ do naszej redakcji dołączają też osoby młodsze, co nas bardzo cieszy, ponieważ nie chcemy dzielić pokoleń i dlatego, proszę Państwa, to moje wystąpienie na temat pracy zespołowej nie będę jak gdyby opowiadała takim definicją, jak się tworzy zespół, musi być lider, muszą być rozpatrzone wszystkie umiejętności zespołu, tylko powiem, że tworzyliśmy naszą redakcję, rozpoznając talenty i zainteresowania poszczególnych osób. Ponieważ jeżeli coś kogoś interesuje, to chętniej o tym napisze. Nasze kolegia redakcyjne, które organizujemy co tydzień praktycznie, nie polegają na tym, że ja jako redaktor naczelna przydzielam tematy komuś. Nie. To wszystko wynika jak gdyby z chęci i z woli dziennikarek i dziennikarzy obywatelskich. Ale tak jak powiedział prezes, litości nie ma. Też wprowadzam inne metody, metody literackie. I tutaj praca domowa jest bardzo często zadawana i jest dyscyplina. I efekty tego mogą Państwo oglądać na naszym portalu podlaskisenior.pl. Podział funkcji w redakcji to też jest ważna rzecz, jeśli chodzi o pracę zespołową. Tylko kilka osób ma uprawnienia do takiego administrowania portalu, ale chciałam zauważyć, że to wszystko robimy my. To nie jest ktoś młody, jakiś administrator, informatyk, który coś wrzuca, układa i tak dalej. Nasza metoda polega na tym, że wszystko robimy sami i pokazujemy, że można się naprawdę wszystkiego nauczyć. Nawet tych podstawowych umiejętności informatycznych. Brawo zespół. Brawo, brawo, brawo. Brawo, więc tylko 4 osoby może jak gdyby publikować materiały, ale mamy taki podział, że
sprawdzamy merytorycznie, ja sprawdzam i druga koleżanka, jest korekta materiału, jest publikacja, jest no jak gdyby osoba, która dba o techniczne kwestie związane z rozwojem portalu, dlatego że no, chcemy być nowocześni i dlatego też nawet zachowanie tych kwestii dotyczących dostosowania portalu do osób ze szczególnymi potrzebami, czyli i możliwość kontrastu i zwiększenia czcionki, też uwzględniamy, ponieważ nie chcemy być w tyle. Uważamy, że seniorzy są, można powiedzieć, przyszłością narodu, więc musimy też dbać o te ich potrzeby. Regularne spotkania bardzo nas cieszą i jeżeli czasami wyjeżdżam w związku z projektami Erasmus Plus Edukacja Dorosłych gdzieś za granicę, to redakcja mówi, że brakuje jej tych spotkań, ponieważ regularność jest też naszą metodą. Musi być ktoś, kto spina rzecz w całość i my się spotykamy nie tylko osobiście w Białymstoku. O 9 z rana organizujemy spotkania na Zoomie dla osób, które albo nie mogą przyjechać, albo dla tych osób, które są z regionu. To też jest element naszej metody i to też opisujemy w poradniku. Motywowanie i praca domowa, już o tym mówiłam. Natomiast no, komunikacja interpersonalna no, jest bardzo ważna i dlatego, no nie wiem, z podstawowych takich jak gdyby porad, z którymi się dzielę, jest to, że chwalę publicznie i chwalimy się publicznie, natomiast uwagi i pewne jak gdyby problemy załatwiamy albo w cztery oczy, albo mailem bezpośrednio z osobą, ponieważ to wszystko są osoby, które pracują społecznie. Nie biorą za pisanie i za pracę ani jednej złotówki. Więc to też jest jak gdyby pokazanie, że nasza metoda trwa już prawie 9 lat i nie kojarzy się z jakimiś projektami, które wymagają dofinansowania. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest zgodne z tym, co czują nasze redaktorki, nasi redaktorzy, bo ostatnio powiedzieli na spotkaniu nawet coś takiego, że nie czują się jak w zespole, tylko czują się jak w rodzinie. I to też jest taki psychologiczny aspekt ważny dla mnie osobiście i mam nadzieję dla was wszystkich. Śledzimy nowe trendy. Mieliśmy warsztaty o fake newsach, o podcastach, o robieniu podcastów, o filmach, o fotografii. Natomiast tak naprawdę no nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nie wiedzieć, co się dzieje, jeśli chodzi o przyszłość i teraźniejszość. Dlatego też jeden z warsztatów i dużą dyskusję zorganizowaliśmy na temat sztucznej inteligencji i czatu GPT. Zobaczcie państwo, poprosiłam właśnie ChatGPT, aby przygotował prezentację naszej redakcji. I zobaczcie państwo, jak ChatGPT postrzega Podlaską Redakcję Seniora. Niby ładnie wszystko. Podlaska Redakcja Seniora to zespół ludzi, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi seniorami. Pracujemy nad tworzeniem treści, które pomogą w codziennym życiu oraz dostarczą rozrywki i inspiracji. Nasze treści, publikujemy artykuły na temat zdrowia, urody, kulinariów, technologii, podróży i wielu innych. Nasze treści są pisane z myślą o seniorach, ale mogą być przydatne dla każdego. Wszystko w porządku, ogólnie, ale w porządku. Co tu jeszcze? Przeglądaj nasze artykuły, ciesz się wiedzą oraz ciekawymi historiami. Kontakt, jesteśmy otwarci na sugestie i pytania. Skontaktuj się z nami. Jeśli chcesz napisać artykuł dla nas, zaproponować współpracę albo po prostu porozmawiać. No i tutaj jest coś, co już nie jest dobre. Nasze wydarzenia. Organizujemy wydarzenia dla seniorów, takie jak warsztaty, spotkania czy wycieczki.
Chcemy zapewnić naszej społeczności możliwość aktywnego spędzania czasu i poznawania nowych ludzi. I to jest właśnie taka uwaga, nad którą warto się zastanowić. Sztuczna inteligencja czasami kłamie, więc trzeba też sprawdzać wiarygodność. I tutaj to jest kłamstwo ewidentne. Nie organizujemy wydarzeń dla innych seniorów, bo nie jesteśmy organizacją senioralną. My pracujemy nad metodą i technikami dziennikarstwa obywatelskiego w naszej redakcji. Chociaż organizujemy konkursy literackie. To jest inny temat. No tu jeszcze taka ciekawostka. Zapytałam też czat GPT. Które zawody mogą być zagrożone w przyszłości? Kasjerzy, pracownicy, księgowi i dziennikarze. AI, pracownicy, czyli urzędnicy. Tak to można by było określić. Tak odpowiedziała ChatGPT, ja to dokładnie cytuję. AI może pomóc w pisaniu raportów z wydarzeń sportowych i biznesowych, a nawet w pisaniu artykułów prasowych. I mnóstwo dziennikarzy, szczególnie internetowych, korzysta w tej chwili z czatu GPT. Nawet są pisane książki, jak Państwo wiecie, tworzone wideoklipy. I warto o tym wiedzieć, jak to się ma w kontekście do tego klasycznego dziennikarstwa, o którym mówił Jan Oniszczuk, i tych potrzeb nawet, nie wiem, gazet papierowych, które pięknie szeleszczą, prawda? Ale jest ich coraz mniej, nakłady są coraz mniejsze i najprawdopodobniej one znikną. Mówię o tym dlatego, że nasza metoda polega również na tym, żeby badać najprzeróżniejsze trendy, ale w celach również użytecznych. Jeżeli mówimy o fake newsach, to mówimy także o różnych rodzajach dezinformacji, które docierają do nas i które czasami nieświadomie, z dobrej woli, przesyłamy dalej. Dlatego też temat dotyczący sprawdzania faktów i opinii, czyli źródeł wiarygodności, jest dla nas i dla naszej pracy podstawą. Tak, też jeszcze tu ChatGPT odpowiedział, to jest taki wstęp do tych moich literackich pomysłów i technik. Czy pisanie opowiadań i wierszy rozwija mózg osób w każdym wieku? Tak, pisanie opowiadań i wierszy może pomóc w rozwoju mózgu osób w każdym wieku. Badania sugerują, że aktywność twórcza, taka jak pisarstwo, może mieć pozytywny wpływ na funkcje poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć i myślenie analityczne. Pisanie wymaga skupienia uwagi, twórczego myślenia i wykorzystania logicznych i gramatycznych zasad. Ostatnio na naszych kolegiach ćwiczymy koordynację prawej i lewej półkuli mózgu. Wiedzą nasi uczestnicy, o czym mówię. Dlatego, że można połączyć ćwiczenia koncentracji z twórczością literacką. I to jest też taki dodatkowy aspekt naszej pracy i naszej techniki. Zaczęliśmy od historii w 5 słowach. Nie wiem, czy Państwo znają taką anegdotę. Podobno kiedyś Ernest Hemingway powiedział, że można napisać wspaniałą historię, wspaniałe opowiadanie, wykorzystując tylko 6 słów. I napisał, podobno, chociaż niektórzy mówią, że to anegdota, taką historię. Sprzedam buciki dziecięce, nigdy nie używane. Mocny tekst. To było 6 słów, a w naszej redakcji poszliśmy jeszcze dalej, bo tworzymy historię w 5 słowach. Spójniki są także słowami. I tutaj macie Państwo parę przykładów. Reszta jest na portalu podlaskisenior.pl. Na przykład Święto kobiet. Trud dla mężczyzn. W tym opowiadaniu musi być i jakiś bohater, i jakaś historia, i emocja. I to wszystko tutaj jest. Głęboka starość. Mózg jak galareta. Drże.
Jestem karpiem w galarecie. To był temat taki ad hoc wymyślony pod tytułem Galareta. Proszę Państwa, ta metoda polega na tym, że nie tylko coś w sobie tam otwieramy, ale również uczymy się kondensowania myśli. Bardzo często nie tylko osoby starsze, ale ludzie mają skłonność do takiego odbiegania od tematu i używania zbyt dużej ilości słów. I to ćwiczenie właśnie polega na tym, że uczymy się syntetyzować i skracać naszą wypowiedź. Naprawdę polecam każdemu. Używamy też takiej metody, która polega na wymyślaniu ad hoc różnych słów. Spotykamy się, tworzymy te słowa na gorąco, zapisujemy je. One są różne, zupełnie odjechane czasami. I tworzymy z tych słów historię, a niektóre osoby tworzą nawet wiersze. Niektóre nawet rymowane. I to potem publikujemy, więc ta metoda polega na tym, że z jednej strony coś ćwiczymy, a z drugiej strony mamy też bardzo ciekawy materiał na łamy naszego portalu. I nikt nam nie powie, że sztuczna inteligencja zabierze nam taką możliwość, bo tego sztuczna inteligencja nie wymyśli. Aczkolwiek tutaj jest z nami Jola Maria Dzienis, która prowadzi dział twórczości literackiej i drugi portal Poeci w sieci.pl. Zapytałam sztuczną inteligencję, czy zna Jolantę Marię Dzienis, kim ona jest i czy zna jej twórczość. I sztuczna inteligencja odpowiedziała, że tak, to znakomita, znana w Polsce poetka pisząca o ludziach, o naturze, o emocjach i tak dalej. A czy możesz przypomnieć, czy przekazać tytuły jej tomików? Wszystkie tomiki były nazwane błędnie. Takich Jola nie napisała, więc to jeszcze raz. No jak gdyby świadczy o tym, że można korzystać z tych wszystkich rzeczy, ale trzeba to robić z głową. Nauczyliśmy się pisać haiku, japońską, krótką, syntetyczną miniaturkę poetycką. I powiem Państwu, że to był szok, bo pierwsza w życiu praca naszej młodszej koleżanki otrzymała nagrodę specjalną Książnicy Podlaskiej w konkursie Srebro nie Złoto. Jest tutaj z nami Eligiusz Buczyński z Książnicy, który jest jurorem w konkursie Srebro nie Złoto i na pewno to potwierdzi. To była naprawdę świetna rzecz. I zobaczcie Państwo, nigdy ta osoba wcześniej nie pisała. Wobec tego jest to chyba dowód na to, że ta metoda działa, jeżeli tylko się odważymy. Robimy też tautogramy, akrostychy. Tautogram to jest wiersz napisany w taki sposób, że każde słowo zaczyna się na tę samą literę. I ćwiczymy to jak najbardziej. Tautogramy rozpisujemy w pionie jakieś hasło, jakieś zdanie, jakąś myśl i dołączamy poziomo, rozwinięcie. Ostatnio pisaliśmy tautogram w Dniu Matki, a potem w Dniu Dziecka. Akrostych, tak. Bardzo dobrze, dziękuję. Piszemy wiersze białe, wiersze rymowane i po prostu uważamy, że doskonalimy tym samym nasze zdolności językowe, literackie i ma to wpływ potem na pisanie artykułów dziennikarskich. Więc to jest nasz taki pomysł, naprawdę, naprawdę sprawdzony. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.